Cześć, witajcie na kanale Moim Zdaniu Kropka B. Przed nami kolejny vlogmas. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować świąteczny manikier, wersja numer 2. Jest to taki manikier w kolorze śniegu, biały, z iskrzącymi się końcówkami, też taki à la French, natomiast tutaj używamy takiego brokatu w różnych kształtach. Jest to manikier dosyć prosty, natomiast odrobinę czasochłonny w wykonaniu, ponieważ niestety, ale ten biały lakier, przynajmniej ja, muszę nanosić 3 warstwami. Natomiast myślę, że warto, ponieważ dzięki temu, że końcówki mamy brokatowe, jest to niezwykle trwały manikier i myślę, że wytrzyma porządki świąteczne i różne przygotowania do świąt. Także jeżeli chcecie wiedzieć, jak go wykonać, to zapraszam do oglądania. Najpierw wykonałam podstawowy manikier, a następnie przechodzę do malowania. Będę używać 2 lakierów, jeden z nich to Inglot numer 38, natomiast drugi do zdobienia będzie to Essence Nail Art Special Effect Topper i jest to numer 11 Disco Disco. Ja go kupiłam już parę lat temu, nie wiem, czy jest dostępny obecnie, natomiast wystarczy jakikolwiek brokatowy lakier, jaki znajdziecie. I jeśli chodzi o malowanie, to najpierw nanoszę 2 warstwy białego lakieru, żeby nie było prześwitów. Miejscami nawet musiałam poprawić do 3, także to jest niestety uciążliwe i długo schnie, ponieważ on jest gęsty. Następnie przechodzę do zdobienia i końcówki maluję toperem z Essence, tak aby utworzyć gradient, tudzież French. Będzie lekka nierówność, ponieważ drobinki brokatu są zatopione w bezbarwnym lakierze, natomiast na sam koniec pokrywam wszystko top coatem Essie Good to Go i wyrównuję dzięki temu nierówności. Cały manikier jest dosyć gruby, natomiast dzięki brokatowi jest wytrzymały. I to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że wykonacie taki swój świąteczny manikier, ponieważ jest on bardzo efektowny i jest to miła odmiana na paznokciach. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę Was o kciuka w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło, pa pa! Wszyscy mają świąteczne lampki, mam i ja. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że ja nie jestem przekonana do tego typu ozdób. Biłam się z nimi ponad pół godziny, żeby je jako